Jak Michał Kordol prowadził ostatnie nabożeństwo, to prosił nas, żebyśmy weszli, ci, którzy chcieli, żeby się o nich modlić. I weszłam do modlitwy, ponieważ było mi ciężko oddychać, co się wydusiło mi klatkę piersiową. Michał, modląc się o mnie, powiedział mi, że to jest troska, że to są drzwi, które... że to są te same drzwi. Te same drzwi, przez które wchodzi to ściśnienie. Powiedział mi, że to jest troska. Pomodlił się o mnie, uwolnił mnie od demona troski, który ściskał moją klatkę piersiową. I zostałam uzdrowiona. Zaczęłam normalnie oddychać. I postanowiłam być czujna w temacie troski. I za każdym razem, kiedy coś do mnie przychodziło, odpierałam to od siebie. Bo przecież Bóg jest dobry i ma tylko dobre myśli o nas. Więc powodzenie jest nam zapewnione i miałam mieć tylko dobre myśli w danym temacie. I postanowiłam, że nigdy więcej te drzwi nie zostaną otwarte. I normalnie oddycham i nic mi nie ściska klatki piersiowej. A drugą rzeczą, którą chcę Ci powiedzieć, to co usłyszałam podczas naszego uwielbienia. Jeżeli będziesz chodził blisko Boga, to każdy Twój wróg połamie sobie na Tobie zęby. Nie ma innej możliwości. Amen.